Witam Was wszystkich, Matias jeden z tej strony, dzisiaj ujęcie z garażu. Co chciałem Wam pokazać, tak wygląda mniej więcej ten guzik razem z tym guzikiem od ESP. Kształt, tak jak pisałem na forum, jest taki sam, tutaj widać takie lekkie przetłoczenie. Zresztą posiadacze Renówek na pewno kojarzą, jak te klawisze wyglądają. I teraz zobaczcie, przykręcam manetkę, podświetlenie już działa. Tak, faktem, no ten klawisz jest Koleosa, dioda świeci troszeczkę mocniej. Możemy tu zmienić opornik, ewentualnie wlutować diodę z innego przycisku, tym będę się bawił później. Działa też funkcja, znaczy funkcja, w zasadzie włączenie, sygnalizacja włączenia grzania. Dlaczego mówię, że sama sygnalizacja? Ano dlatego, nie jest jeszcze podłączona ta kierownica, nie ma przekaźnika. Tutaj na pewno będę w dole obsadzał, mam jedno wolne jeszcze gniazdo na taki kwadratowy przekaźnik, także myślę, że zagości niebawem. No i tak to wygląda. Działa już podświetlenie. I może wytłumaczę Wam mniej więcej, jak to podłączyłem. Plus z oświetlenia wziąłem sobie z tego pinu. Tutaj tego ostatniego. To jest kolor niebieski. To jest trzeci pin od dołu, tutaj od regulatora oświetlenia. Także to jest plus z oświetlenia. No i na razie zasilanie samowłącznika, czyli podświetlenie i ten zrobiłem sobie na takiej prowizorce. O, jak widać. Teraz mi się odczepił ten kabel masowy. Bo to muszę wszystko podłączać do przekaźnika, którego jeszcze nie ma. No i tutaj elegancko to będzie wyglądało. Słuchajcie, na pewno namęczycie się ze ściągnięciem tego panela. Ja sobie wziąłem stare karty płatnicze i od spodu, o, może pokażę Wam, od spodu wkładałem te karty i odblokowałem te dwa zaczepy. Także bezproblemowo się to da, może na następnym filmiku pokażę Wam, jak to wygląda. No i tutaj elegancko teraz już tylko zaczepić oczywiście instalację taśmą parcianą, zabezpieczyć tak, żeby tu nic nie pukało, nie przecierało się, żeby to było ładnie, gustownie zrobione. Na razie to wszystko. Pozdrawiam, Matias 1.